Pewnie, że nie zapomnieliśmy. Sanie już prawie spakowane. Nie, 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 nie. Czy nie zapomnisz? Bo Mikołaj usłyszy. Spokojnie. Tort na jego imieniny właśnie się pieczy. I zrobiliśmy jeszcze takie pyszne ciasteczka orzechowe. I czekoladowe. I jeszcze takie. Takie już zrobiliśmy. Takie pyszne. Cynamonowe i imbirowe będą świetnie komponowane z herbatką imbirową. I to znaczy imbirową. Tylko bo Mikołaj usłyszy. Dzień dobry, moje kochane elfy. Dzień dobry, Mikołaju. Dzień dobry, dzień dobry. O? A co tu tak ładnie pachnie? Czuję zapach wanilii, i cynamonu i ciasteczka! Ale wydaje ci się, Mikołaju, po prostu tak po ostro dałyśmy tutaj trochę. Nie, nie, ja... Nie możesz, Mikołaju, nie możesz, bo... Bo masz tyle pracy i zmęczony jesteś. Listy, dzieci, sanie, prezenty. My ci zrobimy herbatkę, tak. To bardzo miło z waszej strony. Ale już tak ładnie nie pachnie. Czy w tej kuchni wszystko w porządku? Mikołaju, bo mi się właśnie przypomniało, że piaskowy dziadek dzwonił i proszę, żebyś do niego zadzwonił. Ale to jest bardzo pilne, bo chodzi o zamówienie na piaskolinę czy... Ciastolinę! Pamiętajcie o mojej herbacie. A, piaskowy dziadek, tak? No pięknie. Stąd nici. Dobrze, że przynajmniej mamy ciasteczka. Ale to nie to samo. A może upieczemy drugi tort? Nie wiem, czy zdążymy. Chodź. Dzieci! Dzieciaki. Cześć! Zobaczcie, Mariuszek jest. Cześć, Mariuszku. Cześć, kochany. Udało ci się wszystko. I Michałek też jest. O, Michałku, bo ciebie też jest tak zimno. O, i Alicja na drugą stronę lustra przeszła. O, i Alunia, zobaczcie, jak urosła. O, i Luiza, Laura, Ilena też jest. Cześć. Anusia. I jest Brunio. I Jasiu. Widzisz Kazia? Kasiu. I Witek jest też. I Kasia. A Gusia jest. I Kuba, i Filip. I Julcia! Wszyscy są! Super! Cześć dzieci! Cześć! O, ja cię. No, ale to bardzo. No, ale fajnie. Pewnie nam pomogą, może no, upiec tort. No. Pomożecie nam? Upiec tort dla Mikołaja? Tylko ciii. Bo to niespodzianka! Co to było? Co to było? Nie, ale kto? Nie wiem. Tam w kuchni! Martynku? No co? No przecież ja jestem z wami tutaj. To nie ja. A może to jakieś duchy? Chyba to duchy. Duchy. Co my, to przecież ja! Nas przestraszyłeś? Oj, może troszkę. Prawda. A wiesz co? Przestań, no. Bum! Dobra. No i co teraz z tym tortem?
Szkoda, że nie ma pajacyka Bimba Boma. Na pewno by nam pomógł. Wiecie co? Nie ma co. Upieczemy nowy tort. A dzieciaki nam pomogą. Będzie tortowa wyliczanka, będzie tortowa wyliczanka, wyliczanka. No to wszyscy wstajemy z kanapy, z fotela, czy gdzie tam siedzicie? I nauczymy was magicznej wyliczanki. Tak, ona idzie tak. 1, 2, 1, 2. Dzisiaj tort upiekę ja. Ty, przecież ty piec nie potrafisz. No właśnie, że potrafię, potrafię. Ale nie kłóćcie się, przecież to jest magiczna wyliczanka. I każdy może upiec tort. No dobra. 1, 2, 1, 2. Dzisiaj tort upiekę ja. 3 i 4, 3 i 4. Mąka, mleko, jajka, 4. 5 i 6, 5 i 6. Zamieszamy, no i cześć. 7, 8, 7, 8. Piękny zapach się unosi. 9, 10, 9, 10. Do piecyka ty zaniesiesz. Ale fajnie, to spróbujmy tak troszkę szybciej. Dobrze, Magda, tak trochę. I 1, 2, 1, 2. Dzisiaj tort upiekę ja. 3 i 4, 3 i 4. Mąka, mleko, jajka, 4. 5 i 6, 5 i 6. Zamieszamy, no i cześć. 7, 8, 7, 8. Piękny zapach się unosi. 9, 10, 9, 10. Do piecyka ty zaniesiesz. Oj. Słuchajcie, słuchajcie, ja mam taki pomysł. Zrobimy teraz tak, tak super, tak, tak turbo, tak. Może bez tego turbo. Prawda. Dobra, damy radę. Gotowi? Zdarzyło. Jeden, dwa. Dzisiaj tort upiekę ja. 3 i 4, 3 i 4. Mąka, mleko, jajka, 4. 5 i 6, 5 i 6. Zamieszamy, no i cześć. 7, 8, 7, 8. Piękny zapach się unosi. 9, 10, 9, 10. Do piecyka ty zaniesiesz. Dobra, to idę. Słuchajcie, a może zrobię tak, żeby było szybciej, dodam turbo pieganie i 250? Martynku! No dobra, nudny termoobieg i 180. O nie! Ciastko się nie zdusić. Jeszcze jedno tylko zjeść.
zdjęła kończuchy! To z Mary do Mary, to duchy łapą brzuchy, łapają pod poduchy szarlotkę i racuchy. To duchy łapą brzuchy, już dobrze o tym wiem, już dobrze o tym wiem. Zjadają nocą wafle i z tortu słodki krem. Tak, ale jakby się pozbyć takich duchów łakomczuków? Są dwa sposoby. Po pierwsze, Uno, trzeba poczekać, aż wszystko zjedzą, no i wtedy sobie pójdą. Nie, no w ogóle nie ma takiej możliwości. Przecież to są ciastka dla Mikołaja. A drugi sposób? Czyli sekundo, trzeba je wystraszyć. No i wtedy uciekną. Nie ma na co czekać. No to dzieciaki, szukajcie szybciutko czegoś, czym można przestraszyć duchu. Łapcie, co tam macie pod ręką. I chodźcie z nami. Znowu duchy nie mają żadnych szans! Koniec z wyjadaniem słodkości! A co te elfy tu znowu? Halo? Halo? Halo, jest tu kto? Martynku? Dzwoneczku? Paulinko? Dzieci? Widzę same uśmiechnięte twarze. Jak pięknie. Kochane dzieci, już pracujemy z moimi kochanymi elfami nad waszymi marzeniami. Zobaczymy, co się da z nimi zrobić. Nie martwcie się. Coś wymyślimy. Ale pamiętajcie, że Mikołaj przychodzi do dzieci z prezentami, które mają dobre serduszka. Kochajcie mocno swoich rodziców. Znowu mi coś tak pachnie. Spróbuję coś dla moich elfów ukręcić. Thank you.
jesteśmy dzielni! Nieustraszeni! Nieugięci! I świąteczni! Prawda? A nie? Dzieciaki, a widzicie, jak się straszy takie duchy? Trzeba zrobić tak. Nie! Albo tak. Albo tak. Pogromcy! Poduszków! Pogromcy! Poduszków! Pogromcy! Poduszków! Znajdującego. Ale. Jeden, dwa, trzy. Za mało nas, żeby je powiedzieć. To może dzieciaki nam pomogą. Zobacz, ile ich tam jest. No. Na pewno się uda. Starczy. Tak. Dobra, to co? Uwaga! Szykujemy się do wypowiadania zaklęć. Okej. Okay. Wyciągamy paluszki. Swój czy słony? Martynku. Po pierwsze, myjemy rączki po jedzonku, a po drugie swój. Okej. I uwaga, tu mucha. Tak. I on teraz jest magiczny. Teraz uwaga, mówimy zaklęcie. Słuchajcie uważnie, nie będę powtarzać. Kluczus, znajdus.
się trochę zacięły. Mikołaju! Tak? A powiedz nam, co ty robiłeś tam we środku? Ja? No. Nic, to taka niespodzianka. Nic. Bo wiesz, bo my szukamy duchów łakomczuchów. Co wyjadają słodkości? Dwa imbirowe. No ja też tak tu dwa i tam dwa i tak. No tak siedem. A ja? Pięć czekoladowych i pięć imbirowych. Pięć ciastek. Nie martwcie się. W każdym z nas jest taki duszek, łakomczuszek. Choć ciasteczka już zjedzone, Mikołajki dzisiaj są. Wszystkie dzieci długo już czekają na tę jedną w roku noc. A te duchy, łakomczuchy, nie przeszkodzą w tym już nam, by prezenty roznieść dziś po świecie i rozpocząć magię świąt. Słodka niespodzianka, prezent dziś dostanę ja od kochanych wszystkich moich elfów i od dzieci machają nam. Dla was mam ciasteczka, Mikołajki dzisiaj są, więc ubiegłem też dla was słodkości, łakomczuchy, wesołych świąt! Dzieciaki, tylko dzięki wam nasza niespodzianka się udała.
świecone. Mikołajki dzisiaj są. Wszystkie dzieci długo już czekają na tę jedną w roku nowym.